Jeśli pamiętacie stare kreskówki, to wiecie, że z połączenia wszystkich żywiołów powstawał... Te czasy minęły i wraz z nadejściem serii Magicka nic już nie jest takie oczywiste. Cześć, jestem Beata i tym razem przygotowaliśmy dla Was pigułę informacji o grze Magicka 2. Oryginalna Magicka miała jeden z najzabawniejszych systemów rzucania czarów. Mieszaliśmy ze sobą 8 żywiołów, nie do końca wiedząc, co z tego wyniknie. I jak to zawsze bywa z pomysłami, które kończą się mnóstwem wybuchów i rozgardiaszu, Magicka odniosła spektakularny sukces. W myśl zasady, jeśli coś nie jest zepsute, lepiej tego nie poprawiać, Magicka 2 zostawia rdzenie rozgrywki, skupiając się jedynie na doszlifowaniu formuły i strony technicznej. I tak, w grze nadal wcielamy się w postaci zakapturzonych adeptów szkoły magii, które przedzierają się przez poziomy pełne potworów. Magicka najwięcej frajdy sprawia podczas gry we czwórkę, dlatego ulepszenia obejmują łatwiejsze tworzenie sesji multiplayer oraz poprawioną obsługę padów. Prawdziwą nowością jest jednak system artefaktów, modyfikujących rozgrywkę, przez co każdy z dostępnych w grze etapów można przejść na nieograniczoną liczbę sposobów. Dzięki nim zmieniamy fizykę świata, zachowanie przeciwników, graczy itd. Innymi słowy, jeśli tylko nie nastawialiście się na jakieś rewolucyjne zmiany, druga część Magicki z pewnością spełni Wasze oczekiwania, oferując doskonałe rozwinięcie znanych z pierwszej części pomysłów. Miłej zabawy!